Śląscy strażacy pożegnali starego i przywitali nowego komendanta. Na emeryturę odszedł dziś nadbrygadier Jacek Kleszczewski, który w Straży Pożarnej służył 27 lat. Komendantem wojewódzkim był od 2016 roku. To są wspomnienia związane z ludźmi, którymi dowodziłem, których tu poznałem, którzy mnie otaczali i którzy mnie wspierali, bo komendant nie znaczy nic sam osobiście. Komendant musi mieć wspaniałych ludzi, mieć wsparcie. Ja zawsze będę służył Polsce, jeśli będę tylko moje umiejętności będą przydatne, jestem otwarty na to, żeby dalej kontynuować wsparcie już takie subtelne mojemu następcy. Jest to ogromne wyzwanie z poziomu miasta Rybnika, w którym przez ostatnie 6 lat pełniłem funkcję komendanta miejskiego. Poziom województwa zdecydowanie poszerza zakres działań. Na pewno pierwszy okres będzie okresem, w którym będę musiał nabyć po pierwsze wiedzy w skali problemów, jeżeli chodzi o województwo, także na pewno będzie to okres bardziej przeznaczony na obserwacje, na przeanalizowanie danych, które poszczególne wydziały mi przedstawią. I plan działania będzie, myślę, się krystalizował w najbliższym okresie. Garnizon jest bardzo silny. Ja miałem przyjemność współpracować z garnizonem śląskim i uczyć się od poszczególnych komendantów głównych przez wiele lat. Poprzeczka na Śląsku jest postawiona bardzo wysoko. Jest to, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, jedno z mocniejszych województw w kraju, drugi garnizon po województwie warszawskim.